To jest solar, to jest solar i barierki też są solary. Dobrze, i też oprócz tego jeszcze na dachu są. Tak. Dobrze. Okej. Ta jednostka, można powiedzieć, którą teraz tutaj widzimy, to jest taka jednostka, nie wiem, testowa, próbna, tak? Testowa, nasze biuro. I nie ma, aha, dzisiaj biuro, nie mamy nawet chyba żadnego... Nie, dzisiaj mamy chłopaków w terenie. Aha, oni coś montują? Tak. Dobrze, to teraz tak. Pytanie do Was, do widzów. Kto ten sprzęt zna i kojarzy? Jeżeli ktoś kocha off-grid, to myślę, że tutaj chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, co jak. A powiedz mi, dlaczego są dwa? Czy Ty kojarzysz, co jest pod pokładem? Jednostka jest zamknięta chyba. Czekaj, bo ja też nie wszystkiego pamiętam, ale tu dawno nie byłem. Okej. Okay. Aha, dobrze, mamy coś. To są takie... mniejsze akumulatory. Okej. Okay. Tutaj akurat są mniejsze. Cześć, czołem. Witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Słuchajcie, na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu i propagowaniem życia poza siecią. Dzisiaj jedziemy w miejsce, które jest swego rodzaju esencją tego wszystkiego, czym my się zajmujemy. Living off-grid, życie poza siecią i budowanie, i robienie, i też implementowanie rozwiązań, które mogą pozwolić Tobie żyć poza siecią. W momencie, kiedy nagrywam teraz ten odcinek, to Wy już jesteście po odcinku, gdzie mieliśmy okazję poznać człowieka, który stworzył to miejsce. Słuchajcie, a ja dzisiaj wpadłem, przyjechałem i pokażę Wam może coś, co się znajduje gdzieś tam w środku, na zapleczu. Także słuchajcie, super. Bardzo się cieszę, że mogę Wam to pokazać. Co jeszcze? Aha, w ogóle chciałbym bardzo pozdrowić Kradex firmę. Naprawdę super, robią bardzo fajne rzeczy. Chłopacy, dzięki wielkie za to, że mi podesłaliście skrzynkę. I również pozdrowę, taka prywata poleci trochę. Słuchajcie, pozdrawiam również firmę Otowo. I teraz tak, lecimy dalej. Ja Wam pokażę, co tutaj robią. A przyjechałem, ja to tak lubię trochę pod prąd, wiecie, bo latem nagrywałem odcinki o ogrzewaniu, a zimą wychodzi na to, że będę nagrywał odcinki, jak można żyć nad wodą, na wodzie. Living off grid. To co, lecimy. Okej, słuchajcie, my tu jesteśmy, można powiedzieć, na placu budowy, na zapleczu. I teraz tak. Ja przedstawiam Wam, słuchajcie, dyrektora firmy. Cześć Wojtek. Witam Was wszystkich. Cześć. Słuchaj, powiedz mi, czy jest taka szansa, żebyś mógł nam coś pokazać? Ja wiem i zdaję sobie sprawę z tego, że być może pewnie na nie wszystko... za dużo. Nie za dużo? Nie za dużo. Okej. Okay. Ja powiem Wam... Tu mamy jednostkę, która zawiera dwa oddzielne mieszkania. Czyli dobrze. W pracy jesteśmy, w dużej pracy. Tu mamy jedno mieszkanie z oddzielnym wejściem. Prysznic, tak? Z tarasem. Okay. Tu jest pokój. Wspólną. Czyli to jest patent taki, że są dwa mieszkania na jednym... Dwa małe jakby pomieszczenia, mieszkania na jednej jednostce. Czyli dwie pary. Okej. Okay. A to jest, Ci powiem, naprawdę świetny pomysł. Oddzielnie. Bo... Czyli jeden, nikt sobie nie przeszkadza z oddzielnymi wejściami. Okej. Okay. Super. W trakcie budowania tarasu, także... Aha, okej. Okay. Czyli można powiedzieć, że tu jest taki taras wejście. Dobrze, idziemy dookoła. Może specjalnie się przejdziemy. Wiesz co? Bo ja Ci powiem, że naprawdę temat jest bardzo, bardzo fajnie przemyślany. Mega w ogóle takie okna, charakter typowy taki morski. To jest lamara. Dobrze. Moment. Dobrze, jesteśmy z powrotem. Dobrze, jesteśmy. Aha, czyli tutaj mamy living room. Tak. Dobrze. Okej, słuchajcie, przyłapaliśmy na wieszaniu czego? Rolet? Rolety? Plisy wewnętrzne? Super, aha, okej. Będziemy montować. Wow. Pracujemy. Dobrze. Dobrze, czyli mamy, tak, tu mamy kuchnię. Wiesz co, ja za chwilę bym Cię poprosił, gdyby była taka możliwość, żeby nam pokazać, skąd bierze się na domach na wodzie prąd. Czyli chciałbym zerknąć na falownik, jeżeli byłaby taka możliwość, żeby nam pokazać. W tej jednostce nie mamy. Czyli ta nie, ta akurat...
bo robimy pod klienta. Dobrze, czyli na dane konkretne zamówienie robimy robicie... Pod zamówienie klienta, to jest po prostu tak jak sobie klient zażyczy, gdzie ta jednostka ma stać, być, przebywać. Okej, bo niektóre są robione w opcji stacjonarnej, czyli te media, tak, wszystko podpięcia są, to tak? To są właśnie jednostki stacjonarne, czyli stoją sobie na wodzie, okay, przy brzegu, mają zasilanie z mariny. Okej, dobrze, czyli mamy jak gdyby wersje takie, nazwijmy to pod marinę, albo mamy wersje takie, które są mobilne, pływają i one są... To jak ty na wodzie, to są wersje pływające. Aha, okej. Okay. Widzimy, tylko tutaj mamy solary z elewacji. Solary mamy w... A właśnie, bo ja nie zwróciłem uwagi, ale faktycznie, ty masz solary rację. Solary mamy w roletach. Spójrzcie. Solary mamy w barierkach. Ma ktoś tak? Znaczy ja powiem ci tak, ja już tutaj pierwszy raz, już nawet widzą, gdzieś tam wspominałem, mówiłem, ale macie w roletach też również tutaj, tak, czyli to okno roleta to jest... To jest solar i barierki też są solary. Dobrze, i też oprócz tego jeszcze na dachu są. Tak. Dobrze. Okej. Okay. Ta jednostka, można powiedzieć, którą teraz tutaj widzimy, to jest taka jednostka, nie wiem, testowa, próbna, tak? Testowa, nasze biuro. Aha, to jest biuro, to jest wasze. Biuro na wodzie. Okej. Okay. Biuro prezesa. Biuro prezesa, super. Ale mega. Powiedz mi w ogóle, bo... Znaczy, charakter pracy, miejsce, w ogóle to, co robicie, to jest w ogóle kosmos. Jesteśmy to jest dla mnie... w środku miasta, a pracujemy w takich warunkach. Mamy przyrodę, mamy wodę, mamy spokój. Ale mega. Latem pracujemy na tarasie. A powiedz mi, czy latem nie jest tak, że nie idzie was do domu wygonić? No to tam tak bywa. A grilla też palicie? Chyba nawet tam stoi, nie? Do magazynu poszedł. A na zimę? Tam są ławki nawet, w których nieraz siedzimy. A, dobrze. Znaczy nie wiem jak wy, słuchajcie, ja nie wiem jak oni się mnie pozbędą. Słuchajcie, ja chyba stąd w ogóle nie wyjadę. Czasami sobie pływamy naszymi łódkami, motorówki to są. Aha, tutaj? Dobrze. To są zakotwiczone. Okej. Okay. Czyli lato, ciepło. Dobrze, super. To teraz tak, idziemy i szukamy falownika, tak? Bo mówisz, że na którejś falownika jednostce jest, także... Szukamy falownika, wychodzimy. Okej. Okay. Dobrze. Gdzie jest falownik? Gdzie on się falował? Dobrze, lecimy. Słuchaj, Wojtek, bo tak, ostatnio mieliśmy okazję rozmawiać... No dzisiaj robimy zebranie załogi później. Tak? Więc aha. Mamy biuro na wodzie. Dobrze. Tu będziemy mieli rzutnik. Okej. Tu siadamy, rozmawiamy. Spoko. Czyli tutaj jesteśmy w biurze takim testowym, tak? Biurze to jest biuro prezesa, tak, i biuro prezesa, biuro narad. To biuro narad. Okej, okay. Ostatnio mieliśmy tutaj wywiad. Dzisiaj, tak jak sami widzicie, możemy sobie zerknąć, rzucić okiem. Mamy zupełnie inną czasami pogodę niż była ostatnio. Wypływamy na wodę i robimy narady pływając. Aha, okej. Okay. Tu jest sterówka. Tak dobrze mówię? Sterówka, tak, się sterówka, na to mówi. Tu masz sterówkę. Tak. O, to chodź na zewnątrz, pokażemy. Dobrze. Widzą, jak to wygląda. Spoko. Tu mamy sterówkę, pod polami lecimy. Te barierki, o których mówiłem, to są solary nasze. Dobrze, i one z dwóch stron, z tego co tak kojarzę, tak? Odbierają, łapią, tak, wyłapują światło. Dobrze. Jeśli chodzi o kwestie zasilania, no właśnie, bo nas jako off-gridowców, tak, miłośników życia poza siecią, moment, ja tutaj zaraz zamknę, o, tak. Tak, i do góry bodajże, okej. Okay. Powietrze, a tutaj, tutaj pokazywa. Moment, zaraz, ja tylko chcę jeszcze nagrać, pokażemy 19 stopni jest ustawione, bo nikogo dzisiaj tutaj nie ma w biurze. Dobrze, i teraz idziemy na zaplecze. A wiesz co, słuchaj, jeszcze pozwolę sobie pokazać, bo... A to jest nic, też moglibyśmy pokazać. No właśnie, ja na shortach to miałem, wiesz, nagrane, na takich krótkich, ale zobaczcie, spójrzcie jak wygląda łazienka. I my mówimy o życiu off-grid, słuchajcie, 100% off-grid, tak może wyglądać. No powiem wam, że to już każdy niech sobie sam jak gdyby tutaj odpowie, zobaczcie. I mamy bardzo fajnie, jest czytnik z wodą, o. Mega.
Mega, mega. Dobrze, i teraz tak. Mamy kuchnię, jest miejsce do robienia kawy. Można gotować, mikrowela. Dobrze, idziemy teraz na zaplecze. Ale jeszcze... my nie lubimy zmywać ręcznie. Jesteśmy oszczędni, mamy też zmywarkę. Dobrze. To idziemy. I zobaczcie, dużo nagród jeszcze. Ok. Charger 48V, dobra. To jest 48V? To jest 8000 w ten. Dobrze, bo teraz tak, Wojtek, z tego co ja kojarzę, to ty sam powiedziałeś, że nie jesteś elektrykiem. Nie jestem. Nie, i nie mamy, dzisiaj nie mamy nawet chyba żadnego. Nie, dzisiaj mamy chłopaków w terenie. Aha, oni coś montują? Tak. Dobrze, to teraz tak. Pytanie do was, do widzów, kto ten sprzęt zna i kojarzy. Jeżeli ktoś kocha off-grid, to myślę, że tutaj chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, co jak. A powiesz mi, dlaczego są dwa? Czy ty kojarzysz, z jakiego powodu są dwa? Mamy jednostkę testową. Aha. Też się bawimy, testujemy i jakieś tam pomiary. Robicie cały czas. Robimy całe pomiary, zresztą za twoimi plecami, na szybko można tą szafę pokazać, ale szybko znajdźcie mi, gdzie ktoś tak ma. Mało aha, tego. Dobra. Możemy tu szybko pokazać. Też tak ale szybko. Nie, no powiem wam. Powiem wam, no nie no, proszę bardzo, mamy 48, listwa, łączymy, hebel, ale słuchajcie, zobaczcie to, Słuchajcie, ja mam taką propozycję dla wszystkich moich widzów, którzy widzieli moje akumulatory, zaplecze, w lesie i tak dalej, to teraz zobaczcie sobie i ja wam powiem tak, o właśnie. Słuchaj, to wygląda przepięknie. Słuchaj, to wygląda normalnie jak obraz. Mamy specjalistów. No. Ci, co nas znają, to wiedzą. No. No. Nie, po prostu aż tutaj ten. Czekajcie moment, tu przechodzimy dalej. Tutaj mamy. To jest boiler, pompa, czy co to jest tutaj? A. Dobrze, zaraz od widzów się dowiemy. Proszę nie bardzo. Powiem. Nie powiem? To zrobimy zagadkę. O właśnie. Co to jest? Właśnie, no powiedzcie. Co to jest? Właśnie, bo często jest tak, że mnóstwo naszych widzów wie więcej i lepiej niż my sami odnośnie tego, co to jest. Ale fajnie by było, gdybyście nam podpowiedzieli. Dobrze. No właśnie, fajnie by było też, żebyś mi wszystkiego może tak nie do końca zdradzał. Nie mogę ci powiedzieć. Okej, okay, może widzowie się skapną, będą wiedzieli, co to jest. Na z tyłu. I teraz tak, wychodzimy na zewnątrz. Jesteśmy elektryczni w 100%. Dobrze, a powiedz mi, jakie macie tutaj akumulatory? To jest na, to są litowo, LiFe po 4, AGM, jakie? AGM. Na AGM-ach. AGM. Tak. Kwas AGM. AGM. Okej. Okay. To inaczej. Nie mówimy kwas, tylko mówimy AGM. Okej, okay, dobrze. Pytanie jest teraz tak. Możesz a ile, mi powiedzieć... ile tych akumulatorów mamy? No mamy trochę. Ale nie wiesz ile dokładnie? Jak, ile bateria jest łącznie bateria razem? Bateria ma 200, z tego co pamiętam, 200 amperogodzin jedna, 220. 220. Z tym, że to jest jednostka badawcza. My mamy możliwość zrobienia tutaj więcej tych akumulatorów. Konfigurujecie po prostu? Konfigurujemy. Nie jest tutaj wrzucony max. Okej, okay, okej. Okay. Zresztą dobrze. Tu mamy specjalne zbiorniki, te klapy, zbiorniki pod to przygotowane. A czyli akumulatory są na zewnątrz, tak? Też. Zobaczcie, czy tu są, bo już dawno tu nie byłem. Nie, tu mamy zwykłe te. Dobra. Akumulatory są jeszcze tutaj. Dobrze. A, no no, bo tutaj jest pod pokładem. Jednostka jest zamknięta chyba. Czekaj, bo ja też nie wszystkiego pamiętam, ale tu dawno nie byłem. Okej. Okay. Aha, dobrze, mamy coś. To są mniejsze akumulatory. Okay. Tutaj akurat mam są mniejsze. Spoko. Czyli to jest też konfigurowane pod konkretnego klienta, tak? My tak? Się bawimy. No bo... my się, to są nasze jednostki, to jest nasza jednostka, którą się bawimy. To nie jest zrobiona pod klienta. Okej, okay, tylko to jest testowa. Testowa. Mamy różne akumulatory u siebie w firmie. Aha. Okej, okay, okej. Okay. Nie, no powiem ci, że no naprawdę jestem pod wrażeniem, poza tym w ogóle mi się, no posłuchajcie, no to jak zobaczyłem, to no nie, no po prostu wygląda mega super. A jeżeli chodzi o, właśnie, jakiej mocy są te silniki, jak to się, nie wiem, przelicza czy coś, bo ja tak powiem ci szczerze mówiąc, tak nie do końca z napędami elektrycznymi miałem do czynienia. Czy ty kojarzysz coś, czy to też? Tu są deskowie, bo mieliśmy dwa rodzaje silników, nie wiem ile to było kW teraz.
Aha, dobrze, bo one są zamontowane, one nie są zdjęte. Aha. Nie, no dobrze, nie wiemy, to nie wiemy. No przecież nie musimy wiedzieć wszystkiego, tak? Mieliśmy dwa rodzaje. Okej, dobrze. I tutaj jesteśmy elektryczni całą sztukę. Dobrze, i tutaj macie, macie to są tak, motor... To są nasze łódki do pływania. Takie taksówki coś, ala, tak? To są nasze taksówki, tak. No my tak? sobie pływamy do góry na do hotelu, na naszą marinę, hotel Przystań w Bydgoszczy. To są nasze wozidełka. Dobrze, czyli na przystań jak lecicie, tam macie kilka jednostek, tak. które stoją. I to tak. są też jednostki takie wasze testowe i tak dalej, bo to nie są te, tak to, jak gdyby, w większości to są wasze, tak? To są jednostki nasze, zapraszamy, wynajmujemy je. Hotel Przystań się tym zajmuje, także zapraszamy do hotelu. Okay. A to są nasze wozidełka, bo nie jeździmy przez miasto w korkach samochodami. Szkoda naszego czasu. Wsiadamy, płyniemy. Wodą. Mamy wody, dużo w Bydgoszczy. Okay. Zresztą to możemy sobie zobaczyć. Okay. Rzeka Brda. Okej, okay, spoko. I to jest nasza taka taryfa. Dobra. Super. Powiedz mi, czy... bo to jest tak, ja widzę, że wy macie mnóstwo różnych modeli, tak? Domyślam się, że pewnie jest cała gama i pewnie w większości tak. to jest tak, że klienci, którzy przychodzą, to często jest tak, że one się tak jeden do jednego inaczej, nie powtarzają. Mamy kilka modeli, jeśli chodzi o wymiary zewnętrzne, wielkość. Okej. Okay. A klient sobie z nami ustala, jak mają być pomieszczenia rozbudowane, jakiej wielkości, po prostu środek jest płynny. Okej. Okay. Powiedz także mi... Na tyle jednostek, które robimy teraz ponad 400 jednostkę, z tego co pamiętam, mieliśmy może kilka jednostek, które były bliźniakami. Reszta jest, zresztą widziałeś, pokazywałem Cię Tobie dzisiaj i nie tylko dzisiaj, rodzaje, różne rodzaje w środku. A powiedz mi, czy czuje się to, że ludzie zdają sobie sprawę, co to jest off-grid, niezależność i że pytają o tego typu konfiguracje, coraz, żeby było... Coraz więcej klientów chce być niezależny. Pytają, przychodzą pierw zobaczyć, kontaktują się z naszymi dealerami, bo tylko tak możemy, można od nas zakupić jednostkę i wtedy rozmawiamy na miejscu, bo też muszą to zobaczyć. Okej, okay, czyli... Z dealerem, dealerzy też mają swoje jednostki próbne, pokazowe i w tym momencie klient widzi to na żywo. Okej, czyli czujesz, ty jak gdyby odbierając w pierwszej kolejności gdzieś tam te telefony, rozmawiając z klientami, z dealerami, widzisz, że ten ruch off-gridowy, tak. on autentycznie rusza, coraz tak? większe jest zainteresowanie, coraz więcej tego Aha. jest, świadomość klientów jest coraz większa. No, czyli jak gdyby ta cała sytuacja rynkowa, która ma miejsce tak. w tej chwili, prąd, to wszystko gdzieś tam rzutuje też i... No też, tak, ale poza tym nawet logicznie, każdy chciałby być tak, niezależny. Tak, ekologia. Okay. Ekologia. Bardziej większa świadomość jest w klientach. No. Wojtek, bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Niezmiernie miło mi było. Nam, już mówię nawet tutaj w imieniu widzów, że nas przyjąłeś. Tutaj jeszcze Pogoda widzimy. Jest bez słońca, ale jest jednostka pięknie. Zewnętrzna. Trzymajcie się w takim razie i co? Będziemy wpadali sobie. Jeżeli Zapraszamy. Pozwolisz, tak, to będziemy Zapraszamy. Raz na jakiś czas wbijali i będziemy się dopytywali o niektóre szczegóły, bo myślę, że nie jedną osobę to interesuje. I... Fajnie, bo powiem Wam, że taki living off-grid, takie życie poza siecią. I to, że mamy tutaj jednostkę testową, która jest biurem, czyli pracujemy latem pod wodą. I pracujemy, bierzemy laptopa, siadamy na pewno. To nawet sugestia dla widzów. Być może ktoś z Was zastanawiał się na temat biura, domu, mieszkania. I coś jeszcze mamy na zaczu. Pokażemy Ci, pokażesz później. Tak? To co rozmawialiśmy u nas, co stoi przy hotelu. A okej, okay. dobrze. No czyli widzicie, słuchajcie, niekończąca się opowieść, a my jesteśmy właśnie teraz na, pewnie wychodzi na to kolejnym Czekamy etapie. Czekamy do środka. Trzymajcie się, jest bardzo zimno. Hejka. Cześć. Cześć.